Witajcie serdecznie, moi drodzy, w drugim odcinku z Aristory. Widzę, że wszyscy są ciekawi końca tej historii. A ja z pewnością bardzo. Więc, teraz mieliśmy iść tu, nie? Tak, ciskaj. Nie ten przycisk, który trzeba. Się dziwi, że nie może wejść. Powinnaś czuć się szczęśliwa, tak wiele... Encyklopedii? Co? Nie. Tak wielu bibliotekarzy by chciało być na twoim miejscu. Ja taka szczęśliwa nie jestem, zwłaszcza kiedy jestem z giatlami pomiędzy półkami. Masz jakiś problem z czytaniem książek na półkach? Nadal rosnę. Ona różne ma kwestie. Ta herbata jest pyszna. Chciałabyś może trochę spróbować? Mam tutaj kubek. Powinien być gotowy za... Powinnam to przygotować w moment? Nadal nie eksplorowałaś większość półek na tej bibliotece. Z dziwnego powodu. Ciebie to ja znam i wiem, że jak cię wypuszczę, to... To są... Mam ten mały kluczyk. Czy ja muszę go wcisnąć koniecznie przed tymi drzwiami, bo ostatnio go nie wcisnęłam. Mały kluczek z czerwoną wstążką na nim. Otworzyć klapkę. No i wszystko będziemy mieć patelny. Teraz jesteś wolna. To jest wolność? Dziękuję. Książka zniknęła? Usłyszałam klik. Czy mogę teraz wyjść? Czy jeżeli tam wlezę do środka? To mnie zamknie, no nie? Pióreczko. Skoro mi dali piórko, to trzeba sobie wołować, no nie? Oj, nie widzę innej drogi. O nie! Tak dużo of komedii... Wiele książek komedii na tej półce. Wiele książek z komedią na tej półce. Wiele książek z komedią na tej półce. Boże, nie! Już to widzę. Za drzwiami... Które drzwi wybierzesz? Możesz wybrać tylko jedne? Jeśli wybierzesz drzwi... jedne po lewej, to po lewej, wybierz te drzwi po lewej. Jeśli wybierzesz te po drugiej stronie, to będziesz miała interesującą niespodziankę. To po prawej, to po lewej, co? Wszystko jest na odwrót. Niespodzianka, niespodzianka, co? Nawet odpowiedzi są na odwrót. No. Dobra, pójdę po lewym, jak mi doradzasz. Iść po lewym na lewo. Ciekawe, co by było, jakbyśmy poszli na prawo, ale nie wiem, czy sprawdzać to, czy nie sprawdzać. Może lepiej nie sprawdzać. Chcesz otworzyć... Te amfoirę, nie wiem, tą półkę? Nie jestem do końca pewna, czy chcę. Bo już na mnie wyskoczy jakiś wampir, i co wtedy? Jest tutaj wiele książek z komedią. Czy ja chcę to otworzyć, czy ja nie chcę tego otworzyć? To dobre pytanie. I noga mnie boli od tego, że siedzę na innej pozycji. Nie. Bo wiecie, jak ja siedzę? Ja zawsze jak nagrywam, to siedzę z nogą, tak przykłodnięta tutaj siedzę, wiecie, tak jak się ma nogę upartą na krześle. Nie drży na ziemi, tylko na krześle jest oparta jedna noga. I to jestem właśnie ja. Och, widzę, że nie mam za dużo wyboru. Koniecznie muszę. Dostałam niebieską kulkę. Masz czerwoną, zieloną, niebieską kulkę razem. Dostałeś set do żonglerki. Cieszę się, że mam ten set, ale... Troszkę się boję tego, co może być teraz. Serio mi się nogi częstą troszkę. Troszkę. Wiecie, te wszystkie gry typu Mad Father, Eve, one są tak ograne, że... Nawet jak w nie grałam, jakoś nigdy w nie grałam, ale tak zawsze mi się gdzieś obijało o uszy, jakie są zakończenia, więc wiedziałam, czego mniej więcej mogę się spodziewać. A tutaj zwyczajnie nie mam pojęcia. I to mnie przeraża. Szczególnie, że już zdążyłam parę razy umrzeć. Więc to jest straszne.
O no. Drzwi u góry są otwarte. Weź tam. Nie, one były tu otwarte? Jest. Ty tu jesteś. Czy miał tu wejść? Czy kiedykolwiek czytasz książki, słuchając do tego muzyki, możesz wtedy o wiele bardziej czuć się emocjonalnie podczas czytania, ale możesz też mieć trudności ze skoncentrowaniem się na książce. Wiecie co, dla mnie czytanie podczas muzyki to jest tak jak granie w gry, bo gry wizualnowe to są zawsze takie... Oj, wybaczcie, ja tak zawsze kopię tam nogą, o to biurko, potem przeszczę mikrofon. To dla mnie to jest zawsze takie czytanie trochę książek właśnie z muzyką, bo gry wizualnowe, no to macie gry, które są po prostu zwizualizowane, nie musicie sobie wyobrażać wszystkiego. I do tego macie muzykę, czasem macie głos postaci i macie cały tekst. RPG są trochę podobne, tylko że tu jest więcej akcji. Rozumiem, że z tobą więcej nie mam interakcji. Zajączku, jesteś tu? Nie ma cię, aż dziwne. Proszę bardzo, mam twoje kule mocy. Znalazłeś je? Dziękuję. Więc niech show się zacznie. Podejrzewam, że będziemy mieć różne piętra w tej grze. O Boże, serio to żonguję. Wow, jesteś niesamowity. Naprawdę masz duży talent, wiesz? Dziękuję ci, Ario. Znasz moje imię? Oczywiście, każda książka tutaj cię zna. Jesteś naprawdę popularna. Ale wiesz, potrzebujesz iść dalej. Show musi trwać. Aż mi się nie podoba. Aż mi się to nie podoba! Czy ja mogę ich zobaczyć? Muszę iść dalej. Czy już się nie mogę cofnąć? Czy już nie mogę... Tutaj to ja w ogóle nie mogę wyjść. To pamiętam. Wiem. Już idę. Już idę, stary. Naprawdę się wczułam w tą grę. Oh my god, jakaś scenka. Kim ty jesteś? Ta dziewczynka, ona nie może być. Ale co ona tutaj robi? Teraz zobaczę. Wtedy nie będę miał wyboru. Ario. Znajdę cię i zabiję. To jest obietnica. Taki uroczy chłopczyk mi chce zabić, wiecie co? To jest mi to okrutne! O, kolejna osoba. To znaczy, że już znam na to, że ale... Aria nadal jest w pierwszej sekcji biblioteki, ale ona poruszy dosyć szybko w głąb. Jak jej idzie? Czasami jest zaniepokojona, czasami przerażona, ale myślę, że ona nienawidzi. Wcale nie nienawidzi tego miejsca. Rozumiem. Pani wyglądasz. Tak a propos. Dziękuję, że mnie o tym wszystkim informujesz. Odkąd pomagam ci, wiem, dlaczego muszę to zrobić. Tak jest jedynie sprawiedliwie, nie sądzisz? Raczej preferuję utrzymywanie sekretów. Mogę przestać pomagać ci, jeżeli tego chcesz, wiesz? No nie bądź taka, potrzebuję twojej pomocy. Prosiłem cię o to, ponieważ jesteś osobą, której ufam najbardziej. Komplementy donikąd cię nie zaprowadzą. Lepiej powiedz mi prawdę. Prędzej niż później. Albo inaczej. Utrzymam tę myśl w swoim umyśle. Tak swoją drogą. Kim jest ta dziewczynka? Aria? O, ona jest bardzo specjalną osobą. Ja cię widziałam w bibliotece, teraz ją kojarzę. Zapytam, kim ona jest, a nie, co myślisz o niej? Ona jest molem książkowym?
Już to wiem. Próbujesz uniknąć mojego pytania. Ups, zdałaś sobie sprawę. Dlaczego więc nie pooglądasz Alii sam? Nie mogę tego zrobić, jestem zajęty tym, co robię. Nie możesz sobie wyobrazić, jakie wykańczające jest używanie tego wszystkiego? W porządku, będę ci dalej pomagać. Będę szczera z tobą, to jest nawet zabawne. Zabawne? Stanie się narratorem jest najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek mogła mi się wydarzyć. Jest to tak interesujące. Po prostu potrzebuję, żebyś mi powiedziała, co Aria robi i poprowadzić ją po tym miejscu, jak myślę. A czym ty mówisz? To jest zbyt nudne. Muszę stać się o wiele bardziej interesującą osobą. Dziękuję ci za tą okoliczność, bo mogę to zrobić. Nie przeszkadza mi zostanie w tym miejscu na zawsze, żeby komentować, co inni robią. Powinnam iść, muszę kontynuować komentowanie, to co ta dziewczynka robi. Do zobaczenia potem. Czy to tylko ja, czy... Ty wracasz do bycia osobą, którą nienawidziłaś? Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Me serce się łamie, kiedykolwiek widzę, jak się tak zachowujesz. Kiedy to wszystko się skończy, przywrócę ci wspomnienia, które od ciebie zabrałem. O, to jest ciekawe. To się zaczyna robić ciekawe. A to się już zaczyna robić nieciekawe. Tylko jedną trasę do cyrku. Wchodzę w paszczę lwania, no i... Za dużego wyboru to ja nie mam, co? Tak podejrzewam. Oh my god. To będą tak spadać na mnie co chwilę, no nie? Tutaj wleść. Czy to jest dobry pomysł, że tu wlezę? Witaj. Co? Witaj w moich skromnych progach. Wygrałaś cudowną nagrodę. Jest proste, dam ci do zabawy małą grę. Pozwól mi wyjaśnić zasady. Przypuszczam, że nie mam innego wyboru. A ja przypuszczam, że za moment umrzemy. Widzisz te drzwi? Kiedy wejdziesz, możesz wejść do którejkolwiek chcesz. Ale kiedy wejdziesz do nich, musisz rozwiązać zagadkę. Odpowiedzią jest coś, co możesz znaleźć w tym pokoju. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, to spróbuj sprawdzić pokój, po którym chodzisz. To są zasady. Proste, czyż nie? Będę czekał na ciebie w tym pokoju. Umrę tu, no nie, he. Ten grób to jest mój. Cenny skarb. Klaun. Kiedy rośnie, staje się mniejszy. Wiesz, jakie jest moje imię? Jestem, nie mam pojęcia czym. Nie sądzę, żeby znała odpowiedź. Grób. Roślinka. Miotła. Zegar. Kiedy rosnę, staje się mniejszy. Prezent. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, krzesło. Kandelabr. Lampa. Czy to jest jedna z tych rzeczy tutaj? Mówię ci, że nie mam pojęcia. Muszę zapomnieć, że to muszę zrobić. Nie sądzę, że pokochasz. Nie sądzę, że mam odpowiedź do tej zagadki, która jest do mnie blisko. Jakby nie sądzę, żebym był odpowiedzią tą zagadką, jeżeli mam być szczery. Prezent, nie? Krzesło. Kiedy rosnę, staje się mniejszy, nie? Kiedy rosnę, staje się mniejszy, nie? Kiedy rosnę, staje się mniejszy. Co, będziemy wszystko tutaj wpisywać.
Poprawnie. O! Rozwiązałam zagadkę. Aż dziwne. Świetna robota. No jedynie mi to pasowało. Kiedy rosnę, to staje się mniejszy, wiecie. Płomień rośnie, a świeczka maleje. Kolejna zagadka. I znowu mamy te same rzeczy, z tego co widzę. Jestem bardzo zły, jeżeli nie rozwiążesz tego, wiesz? Pamiętaj odpowiedzi. Że odpowiedź znajduje się wewnątrz tego pokoju. Jestem kluczem do wiedzy i stworzę nowe słowa. Czasami możesz mnie znaleźć we mnie coś interesującego, czasami nudnego, jakie jest moje imię. Jestem kluczem do wiedzy. To jest już podchwytliwe troszkę, ale... Debil jestem. Proszę bardzo, bardzo dobrze. Nie wierzę w to. No to jest to samo. Mam wiele nóg, ale nie mogę się tam ruszyć. Jak się nazywam? Krzesło. Jak nie? Masz wiele nóg, a nie możesz się sam ruszyć. I have a... broom? Szczerze, to nie przychodzi na myśl, Jak masz wiele nóg? Masz tylko jedną nogę. A w sumie masz włoski, więc... Bardzo, bardzo dobrze. Coś tu jest. Mogę rozczaskać się w milion kawałeczków. Nadal działać, ale mogę przestać się ruszać. Kiedy zechcesz. Mirror. I... Nie sądzę, żeby to była odpowiedź. Czułam ci, że odpowiedź leży wewnątrz tego pokoju, nawet jeżeli nie możesz jej zobaczyć. Ale może chcesz kolejną odpowiedź? Tak. Odpowiedź leży przed tobą? O, czy ta odpowiedź jest taka łatwa? Mogę się rozłamać w tysiące kawałeczków, ale jeżeli to zrobię, to przestanę się ruszać. Jest to... nie ma tego w tym pokoju bez mnie, co? Tak to jest, jak się nie czyta, bo prawnie po angielsku wszystko. Gratulacje, rozwiązałeś wszystkie zagadki. Proszę, twoja nagroda, zasłużyłaś na nią. Dostałam Askier. Ale nie możesz tylko tego. Nie możesz się tego nauczyć książki, ale miałeś pan o tę zabawę z tym, racja? Tak, właśnie tego kocham tak bardzo książki. Ach, sprawia, że się rumienię. Ciebie tu już widziałam. Zanim mi tu kolejna plama wyskoczy, jak tylko zlezę na dół, no nie. Nasza kochana protagonistka z ciekawieniem kondowa w eksplorowanie tajemniczej biblioteki chciała poznać prawdę, ale to nie było łatwe zadanie. Jak nasza historia się skończy, to jeszcze nie jest do końca pewne. Ona musi... Ona musi jakby wszystko rozwiązać i obserwować. Jakby musimy usiąść i obserwować, jak ta historia się potoczy? Wyszłam ci dać mego prezent. Dostałam Asa z, Nikier, jak to się nazywa? Nitref, nie wino. Karo? Karta? Jestem pewna, że odnajdziesz
że znajdziesz więcej użytecznych rzeczy, że to jest o wiele bardziej użyteczne niż wygląda, bo może się język też nauczać. Pozwól mi zdecydować, okej? Okay? Nie, żeby coś. W tym nowym przypadku, bo tak. Jestem pewna, że pierwszy raz, kiedy jesteś w takiej bibliotece, która używa kart, racja? Tak troszkę. Chciałabym przeczytać któreś z tych książek, bo będą one zabawne. Lubię czytać je, kiedy jestem smutna i zawsze potem się czuję lepiej. Wiele książek z komedią, czyli to jest dalej rozdział z komedią. Wiele książek z komedią. No to na to, że tym razem. No tak jakby mogłam bym to popchnąć. Czy mam to ruszyć, czy nie? W sumie jedne drzwi tam są drugie drzwi, tam są trzecie drzwi, ale. To jest w ogóle zagadka, chciałbym ją rozwiązać, ale jak? To nie sprawia, że nie będę mogła spać po nocy. Są tutaj dwie typy lalki, połączona i fioletowa, ale nie możesz ufać im wcale. Faktem jest, że jedna z tych typek jest tą, która lubi kłamać. Wewnątrz tych lalek, wewnątrz jednej z tych lalek ukryty jest obiekt. Jedna z nich wskazuje kierunek, gdzie jest. W lalce zastanawiam się, która to może być lalka. Sprawdziłem cały dzień myśląc i nie mogę tego dalej odgadnąć. Ja też nie mogę odgadnąć. Chyba boli. Jeżeli fioletowe damy na przykład kłamią, to mamy iść tropem żółtych. To by pokazywało tu, tytuł, górę, bok, w górę, tędy i w tu. Wszystkie kierują się żółte tu, to też bok, w górę, tu. Tu. Tylko ta czy ta. Zawsze ma zapisane. O. Stało coś. Znalazłaś kartę? Kartę? Jesteś bardzo mądra. Rozwiązałaś to? Proszę, powiedz mi jak. Już mnie w ogóle pod tego boli. O nie. Będą się klauny na mnie mściły. Jestem pewna, że to pierwszy raz, kiedy widzisz. Nie, jeżeli tam był. To była karo, czyli ja mam wino, mam serce, mam to, jeszcze mi brakuje tref. Tak? Tak, to jest wino. Ice Diamonds to jest, że tak to ujmę. Mamy asa kier, asa karo, asa wino. Potrzebujemy dostać jeszcze. Potrzebujemy jeszcze dostać, że tak to ujmę,
Są zamknięte. Coś tu jest jeszcze? Tutaj już żadnych nie ma. Te? Są otwarte. Git. Jest tutaj sekretny... Boże. Sekretny pasaż wewnątrz tego pokoju. Myślisz, że możesz go odkryć? Przejście jakie sekretne? A Boże... Coś tutaj nie pasuje w tym pokoju. Może o to chodzi? Jeżeli tak, to te książki nie pasują. O! Rzeczywiście jest tu sekretne przejście, czyli tu jest? Chcesz przeczytać książkę? Czytaj. Jest tutaj karta jednej z tych stron. Nastałaś Asatrefl. Cześć. Nie sądzę, że chcę podchodzić do tego zbyt blisko. Mówisz tu? Czyli wyszliśmy drugą stroną, co? Może sobie zapiszę. Jeśli mogę. Ja za chwilę to zapisuję, bo boję się ciągle. Jestem pewna, że dopiero... Tak, tak. Ja muszę... Tylko zamknięte, no to co to ma oznaczać? Mam coś tutaj położyć? Ale jak mam to położyć? Bo nie jestem pewna. Teraz to jest dobre pytanie. Mam tutaj położyć, nie wiem. Ice Heart. Tutaj może ma być czarne. Tutaj dać osa diamant. A tutaj tref. Coś nie kliknę. A, rozumiem, bo to było od tego, jak zdobywaliśmy te karty, tak? Teoretycznie. Teraz mogę iść do góry. Jest tutaj kurtyna ze zegarem i karty balansujące. Zastanawiam się, co to oznacza. No już jest to oznacza. A, że zgodnie z wskazówkami zegara. No, my to poszli też, ja. Aha, kolejny rozdział widzę, że będziemy zaczynać. Z misiami. O nie, to są misie. O nie. Dobrze, czy to źle? Help me! Opowieść Hater drugi, Ferytaś, baśnie. Rozdział drugi, baśnie, tak. I te skrzypiące schody. Jakby żołnierz zabawkowy ma także zabawkowy pistolet. Tak, jestem pewna, że mógłby cię przeszyć, jeżeli by tylko chciał. What? Sowa? Coś ma w swoich szponach. To jest dla mnie? Dostałaś zaproszenie. Dziękuję ci. Uuu, jaka słówka kochana. Przeczytać? Przeczytaj. Jesteś formalnie zaproszona na imprezę na trzecim piętrze. Wyszukujemy spotkania z tobą. Mały pluszowy miś. Gwiazdeczki na
żołnierzy i tu jest półeczka, która się świeci. Jest to książka nazywana Cztery baśnie. Dawno temu było cztery siostry, które urodziły się z klątwą. 9 miesięcy od tego roku zapadły w głęboki sen i mógł je tylko i mogły się obudzić tylko w poczekaj miesiącach. Czyli przez 9 miesięcy w roku zapadały w głęboki sen i mogły być obudzone tylko przez kolejne 3. Tulip jest przyjazną i słodką wróżką. Budziła się z początkiem wiosny i zasypiała, kiedy się kończyła. Najbardziej radosną wróżką, raczej cztery wróżki się nie przydały, przepraszam, była Sunflower. Tylko budziła się, gdy nadchodziło gorące lato. Aster spokojna i miła otwierała swoje oczy, kiedy przychodziła jesień. Snowdrop była najbardziej poważną ze wszystkich sióstr. Budziła się, kiedy wiał zimny wiatr. Roki przychodziły i odchodziły, kiedy umierały. Kiedy umarły, nikt nawet o tym nie wiedział. Żadna z nich o tym nie wiedziała. Jakby każda z nich, kiedy umarła, to nawet nie wiedziała o tym druga. To już czytałam, okej. Okay. Hello, znowu tu jesteś. A co ty nie powiesz, moja droga koleżanko, że tu jesteś? Aż dziwne, nie wierzę w to. Jest to jakiś pokój jadalny. Kurde, się głodna robię na ten widok. Chyba, aż muszę pójść coś zjeść. O matko. Do tej miska zupy na stole, bo na pysznie, chcesz to wypić. Jeżeli jest to opowieść o trzech niedźwiadkach. Czy ja mam kontynuować tą historyjkę o trzech niedźwiadkach? Widzę to wyraźnie. Są tutaj książki tytułowane Złoty Włosa i Czemisie, napisane przez Roberta Soutra. Boże, ja uwielbiam opowieści dodawane w takich grach horrorowych. To jest to, co nadaje taki smaczek. Ale... jeżeli tak wypiję, to umrę, no nie? Chcę umrzeć. Może to jest dziwne, ale ja chcę umrzeć. Nie, mam wrażenie, że wskoczę na mnie coś teraz. Chyba nie powinnam tego pić. Na pewno nie powinnam tego pić, ale... O, klamka zniknęła. Co jest napisane na tych drzwiach? Jeżeli Złota Włosa byłaby bardziej ostrożna, to byśmy jej nigdy nie znaleźli. Tak myślałam! Jak nie wypiję niczego, to będę mogła normalnie wyjść. Jest. Good. No dobrze. Małpka. Właśnie, to taka starożytna. Tu są ciufcie. To jest książka. Chcesz się pobawić ze mną? Pobaw się. Papier, kamień, nożycze. 3, 2, 1. Kamień, papier, nożycze. Kamień. Użyłem papier. To znaczy, że grałem. Kiedy pobawisz się z inną książką, zawsze tak się dzieje. Pobawmy się znowu przy kolejnej okazji. Czy to dobrze, że przegrałam, czy to źle? Jestem do was zapewne. Są kolejne drzwi. Nie są zamknięte, oczywiście. Tu chyba musimy iść do ciebie, paninko. Chciała uciec od tajemniczej biblioteki, ale to nie było łatwe zadanie. Wiesz, jak wiele baśni ma takie czarne, może ciemne tematy?
Znalezienie ich może być bardzo interesujące. Przepraszam, nie moim życzeniem było rozkojarzać ciebie, kiedy tą konwersacją. Jestem pewna, że jesteś zajęta. Coś nie tak? Mogę ci o coś zapytać? Oczywiście. Czy to pierwszy raz, kiedy jesteś komentatorem? Czy wydarzyło się to może jeszcze komuś? Czekasz na odpowiedź? Powiedziałam, że możesz zapytać, ale nigdy nie powiedziałam, że ci odpowiem. To jest nie fair. Cisza rozczarowała ją. Wtedy zdecydowała kontynuować swoje poszukiwania. To nie przejść za te drzwi. Paskudo. Nie no, powiem, że ona jest bardzo interesującą postacią. I to fajnie, że mamy tutaj takiego małego towarzysza. Nawet jeżeli jest paskudą, nie chce mi odpowiedzieć na nic. Cztery wróżki. Ciekawe jestem, dlaczego ta opowieść nawiązuje. Bo po coś musieliśmy ją przeczytać. Lata upływały i kiedy umarły, nikt nawet o tym nie zauważył. Nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział, co? Czy jeżeli byśmy z nim wygrali, to moglibyśmy przejść? No nie, muszę coś zrobić w tym pokoju. Bo jak wyjdę, to jestem tutaj. Tutaj nic nie mam. Więc tutaj coś muszę zrobić, po prostu muszę. Czy ja muszę wypić tą zupkę i się schować? Powiedzcie wy mi to. Jest tutaj tulipan wewnątrz tej wazy. Zaś tulipan, czyli jednak by coś tu było. Nie pij jednak tej zupki. Nie wolno pić zupki. Klamka zniknęła. Och, coś jest napisane na drzwiach. Czyli nie mogę niczego z tym zabrać. Wychodzi na to. Tak, rozumiem. Czy mogę ci pokazać to zaproszenie? Co ja mam tu zrobić? Elo, stary, co ja mam tu zrobić? Co ja tu mam zrobić? Kurczę, głodna się zrobiłam przez tą zupę. Dobra, jeszcze spróbujemy sobie jedną rzecz, której jestem ciekawa dosyć. Bo jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli coś tkniemy, zostaniemy zabici. Czy mogę się tutaj schować? Czy to przez te okna wygląda? Czy mogę się gdzieś schować? Co w tym wzięłam? No to już nie ma innej. Nie wiem. I don't know. Dobra.
Myślę, że będziemy sobie powoli kończyć na ten odcinek. Bo ja aktualnie nie mam zielonego pojęcia, co mogę zrobić tutaj. Dobra, moi drodzy, myślę, że sobie tutaj zakończymy, bo...